21 marca Marsz Kolorowej Skarpetki realizowany po raz pierwszy przez naszą szkołę, chociaż próby odbywały się już w poprzednich latach, a dokładnie chcieliśmy zacząć maszerować podczas pandemii, to znaczy nie przewidywaliśmy takich perturbacji. Natomiast właśnie w roku 20 wymyśliliśmy i zaplanowaliśmy Marsz Kolorowych Skarpetek. Do niego nie doszło, był to marsz tylko taki wirtualny. W następnym roku, w 21-22, maszerowaliśmy, ale takim barwnym pochodem tylko wokół naszych obu placówek, czyli na ulicy Nowogrodzkiej mieści się szkoła i na ulicy Skłodowskiej, a w tym roku udało nam się zorganizować taki marsz już bardziej ogólny, bardziej powszechny, czyli z hali kultury tutaj na bulwary, bo tutaj właśnie się znajdujemy, na bulwary miejskie. Jakie atrakcje czekają uczestników? Więc przede wszystkim palenie marzanny, bo to 21 marca, więc pierwszy dzień wiosny. Mamy tutaj przepiękną, ekologiczną, taką wielobarwną marzannę, którą przynieśliśmy ze sobą. Widzę, że są też przedszkolaki i uczniowie z innych szkół. W tym momencie trwają tutaj pokazy psów policyjnych. Tu, wraz z nami do marszu przyłączył się Mosir, który na tym terenie przygotował atrakcję. I z tego co wiem, właśnie jest to pokaz psów policyjnych, jak również grupa ratownicza Nadzieja, która jest ze swoim sprzętem rozłożona. No i przede wszystkim gwóźdź programu, czyli palenie marzanny. Jeśli chodzi o konkurs, który został zorganizowany, to również po raz trzeci został wymyślone takie różne wariacje na temat skarpetki. W tym roku jest to postać z bajki lub baśni z użyciem kolorowej skarpetki. No i zostało nadesłanych co najmniej 30 prac. Przepięknych, różnobarwnych, kolorowych, wielkie takich wesołych. Brawa dla piesków topiących. I w tym momencie już jesteśmy po rozstrzygnięciu tego konkursu. Kategoria szkoły podstawowe, oczywiście kategoria przedszkole. Przedszkola zawsze pięknie odpowiadają na wyzwanie kolorowej skarpetki. I powstały różne postacie z bajki, więc i Roszpunka, i Królewna Śnieżka. Były prace indywidualne, były prace grupowe. Mnóstwo dużej, takiej dobrej dziecięcego rękodzieła, wykonane wyłącznie z kolorowych skarpetek, prześmieszne, sympatyczne i już w tym momencie nagrodzone, także zachęcamy do kolejnej edycji. A przypomnę tylko, że w ubiegłym roku mieliśmy tutaj książeczkę na temat kolorowych skarpetek, to znaczy jest taka opowieść 10 skarpetek pani Justyny Bodnarek. Nie wiem, czy tutaj nie pomyliłam tytułu, ale zdaje się, że tak właśnie brzmi. W tym momencie też Teatr Lalki Aktora zrobił przepiękny, rewelacyjny spektakl dla dzieci, dla małych dzieci, ale i dla starszych, bo ja też oglądałam ten spektakl i po prostu jestem zachwycona. On jest grany na deskach naszego teatru, więc wokół tych kolorowych skarpetek troszeczkę jest ostatnio zamieszania, co nas bardzo cieszy, bo my cały czas promujemy trzeci chromosom w 21 parze, który ma kształt skarpetki. I ten konkurs uwrażliwia przede wszystkim na taką ponadprzeciętność, niezwykłość, na taką indywidualność, jaka jest w zespole Downa, bo te osoby są właśnie bardzo ciepłe, bardzo empatyczne, bardzo też absorbujące z drugiej strony, wymagające, ale takie właśnie ponadprzeciętne i zasługujące jednak na wejście w społeczeństwo przez tą swoją indywidualność.